Większość sprzedawców na Allegro nie wierzy, że w ciągu jednego miesiąca można zrobić 1 000 000 złotych obrotu na jednym produkcie. I w tym materiale przedstawię Ci 3 proste kroki na podstawie historii jednego ze sprzedawców, który brał udział w konferencji Oli Marketplace 4 i któremu udało osiągnąć właśnie taki rezultat. Zapraszam do oglądania. No dobrze. W pierwszym kroku chciałbym omówić taki najważniejszy wskaźnik i składnik sukcesu, który jest związany właśnie z tą ofertą. Jak widzicie, prawie 6000 osób kupiło w ciągu ostatnich 30 dni. Cena 250 zł, jeśli to pomnożymy, wychodzi nam grubo ponad 1 000 000 złotych na miesiąc. No właśnie. I dlaczego? Dlaczego taki wynik? No generalnie od razu przechodzę do analizy, natomiast analizować nie będziemy zbyt długo, bo chciałbym jednak skupić się na tej części drugiej, czyli jak Wy jako sprzedawcy, może nie takiej skali, możecie to wykorzystać w swoich biznesach, na swoich produktach, bądź importując produkty podobne, jak zastosować podobną strategię. Natomiast wracając, mamy Allegro Analytics, odwiedziny według ofert, no i to, co widzimy, co nam się przebija od razu na pierwszy rzut oka, no to jeśli chodzi o suszarki do grzybów, ten sprzedawca wydał naprawdę grube pieniądze na marketing, tak? Czyli ma 89 000 wizyt, sprzedawca drugi w kolejności. Co ciekawe, Bartek, czyli też nasz partner, tych wizyt ma 3-4 razy mniej. Także to, co widzimy, to na pewno tutaj ta praca domowa i te budżety marketingowe były bardzo, bardzo duże, no bo w skali miesiąca, żeby dotrzeć do takiej grupy klientów, naprawdę trzeba sporo środków. No i też później musimy też liczyć się z tym efektem kuli śnieżnej, tak? Czyli że jeśli mamy tych transakcji pierwszych 100, 200, 300, 500, no to później na przykład w momencie, gdy wpiszemy sobie w wyszukiwarkę frazę suszarka, albo gdy zrobią to nasi klienci, od razu będziemy tym produktem rekomendowanym tutaj na listingu. No i to, z czym jeszcze to się wiąże, no to, że później taniej będziemy mogli na przykład znowu na frazę suszarka do grzybów wyświetlać się tutaj w ofertach sponsorowanych, czy tutaj w reklamie graficznej. Dodatkowo, no jeszcze tu jest to wyróżnienie, także ten początkowy listing jest w zasadzie cały zdominowany przez właśnie tą firmy. No i takich składników sukcesu moglibyśmy znaleźć prawdopodobnie jeszcze z 20. Natomiast nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby szukać właśnie rzeczy, gdzie ten sprzedawca bądź ten produkt, w których ten produkt jest niedoskonały, tak? Co możemy zrobić lepiej, co moglibyśmy, konkurując na przykład z tą firmą, zrobić lepiej. I to jest oczywiście unikalny sposób myślenia, niezależnie od tego, czy sprzedajecie te produkty, czy inne. To taką strategią, którą ja polecam, i to jest właśnie już taka strategia na powtórzenie tego rezultatu, na poprawę tego rezultatu, czy w tej kategorii, czy w innych kategoriach, no to, z czym musimy się wiązać, to, że produkty czy sprzedawcy mają po prostu pewnego rodzaju wady. No i już przechodzę do meritum, o co mi tutaj chodzi. Moim ulubionym taką informacją, z której lubię wyciągać właśnie taki feedback, taką informację zwrotną odnośnie tego, co doceniają klienci, co jeszcze warto poprawić, są m.in. recenzje produktowe. No i tutaj w podsumowaniach opinii przygotowanych teraz przez AI, to też taka nowość na Allegro, mamy pokrótce informacje, to co doceniają klienci i na co narzekają. Ja natomiast to, co robię, to po prostu też robię takie zestawienie samodzielnie dla siebie, czyli kopiuję sobie te recenzje produktowe. Ja już to zrobiłem wcześniej, żeby teraz nie tracić czasu. No i po prostu, tak jak tutaj macie na tym przykładzie, korzystając z takiego naprawdę bardzo prostego prompta, tylko na potrzeby tego materiału, wklejam te recenzje, no i zbieram sobie właśnie te informacje zwrotne od klientów po to, żeby poprawić ten produkt, żeby zrobić go troszeczkę inaczej, żeby poprawić tą komunikację, tak? Czyli żeby postawić w komunikacji, na przykład biorąc pod uwagę reklamy, na inne cechy produktu, żeby w momencie, gdy importuję ten produkt, żeby ten produkt miał inne zastosowania, inne cechy, na coś innego stawiał. Więc takie recenzje produktowe, jak widzicie, później pozwalają mi skupić się na takich 3 aspektach, które sprawiają, że jeśli klient wejdzie sobie w ofertę, na przykład tą, tak, czyli tą, o której dzisiaj mówimy, zobaczy tą negatywną recenzję, że na przykład urządzenie jest głośne, no to dalej będzie szukał urządzenia, które będzie nieco cichsze. No a że ja będę miał to zaopiekowane jako obszar, który jest jednym z moich komunikatów marketingowych, no to ten klient z dużym prawdopodobieństwem, jeśli będę mu się wyświetlał na przykład w reklamie, to przyjdzie właśnie do mnie. No i to jest oczywiście najprostsza strategia, którą można zastosować, czyli strategia na komunikację po prostu tego, czego nie dowozi na przykład nasza konkurencja. Natomiast o krok dalej i już tutaj przechodzimy sobie do trzeciej strategii. Możemy pójść na przykład korzystając z naszej zamkniętej społeczności, tak? Czyli jeśli dołączycie do naszej zamkniętej społeczności, gdzie między innymi jest też ta firma, o której sobie dzisiaj rozmawialiśmy, no to możecie na przykład, jeśli nie macie jeszcze takiego produktu, produktów podobnych, a chcielibyście zająć się właśnie importem, biorąc pod uwagę, że te wasze produkty, które będziecie importować w różnych kategoriach, na bazie tej strategii, którą omówiłem tutaj przed chwileczką, będą lepsze od konkurencji, a nie macie na to budżetów, to właśnie społeczność, właśnie nasza zamknięta społeczność jest między innymi po to, żeby wspólnie te towary importować i żeby dzielić się tymi kosztami, które dla jednej firmy, zwłaszcza na początku drogi, mogą być dość wysokie. Więc jeśli chcecie dołączyć do naszej zamkniętej społeczności i korzystać z naszych dodatkowych materiałów, aktualizacji, webinarów i właśnie między innymi skorzystać z możliwości wymiany doświadczeń, kliknijcie link poniżej. No a jeśli ten materiał był dla Was pomocny i chcielibyście więcej podobnych treści, zachęcam do obejrzenia kolejnego materiału, który teraz wyświetla Wam się na ekranie.